Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w ramach omawiania liturgii Triduum Sacrum omówimy, można powiedzieć, że najważniejszą jej część, czyli liturgię Wigilii Paschalnej. Zapraszam. Liturgia Wigilii Paschalnej to absolutnie wyjątkowy moment w liturgii. Zacznijmy od tego, że cała Wielka Sobota jest tak naprawdę czasem ciszy liturgicznej. Nie odprawia się tego dnia msza święta, nie dzieje się liturgicznie nic, aż do samej nocy. To właśnie wtedy, właśnie w tej nocy, z soboty na niedzielę, odbywa się akcja liturgiczna. Sama sobota jest wspomnieniem tej ciszy grobowej. Pan nasz Jezus Chrystus, Jego ciało spoczywa w grobie, Jego dusza wstępuje do piekieł, czyli do otchłani ojców, aby ich stamtąd wyprowadzić. I w tym czasie oczekujemy, cały Kościół oczekuje na zmartwychwstanie, stąd ta cisza liturgicznie, nic się nie dzieje. Ale gdy oczywiście zbliża się noc, wtedy przystępujemy do tej najważniejszej części akcji liturgicznej Triduum Paschalnego, a stąd również do najważniejszej części w liturgii całego roku kościelnego w ogóle. Jak to się rozpoczyna? No rozpoczyna się oczywiście w ciemności, bo jest to ta ciemność śmierci, jest to jeszcze przed zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Rozpoczyna się przy ogniu, który już jest pewnym symbolem tego nowego życia, symbolem zmartwychwstania. Ogień zostaje poświęcony, przy nim zostaje poświęcony również paschał. Paschał, świeca paschalna, wielka świeca, ona zgodnie z przepisami liturgicznymi ma być wyróżniająca się, największa w Kościele i ona ma symbolizować właśnie Chrystusa zmartwychwstałego. Od tego poświęconego ognia zostaje odpalony paschał, wcześniej zostają na nim oznaczone alfa i omega, początek i koniec, jak również rok, w którym to się właśnie odbywa, więc ta wieczność, początek i koniec, jednocześnie ten rok, kiedy my po raz kolejny świętujemy tą Paschę, świętujemy to zmartwychwstanie Pana Jezusa, to przejście ze śmierci do życia. W paschał zostaje wbitych 5 części, 5 fragmentów kadzidła. O co chodzi? Chodzi o 5 ran Pana Jezusa. A dlaczego kadzidło? Dlatego, że z tych ran wychodzi to nasze zbawienie, z nich wypływa nasze zbawienie. Kadzidło, ta przyjemna woń, która unosi się do Pana Boga, symbolizuje to właśnie, tą zbawczą moc tych ran. Z płonącym paschałem kapłan lub diakon, jeśli takowy jest dostępny w trakcie tej liturgii, wnosi paschał uroczyście do kościoła, śpiewając 3-krotnie Lumen Christi, światło Chrystusa. W tym momencie to światło zmartwychwstałego Chrystusa wchodzi do kościoła, który jest spowity w żałobie. Paschał zostaje odstawiony na środek, stoi on przed ołtarzem, który jest jeszcze zasłonięty, który w tym momencie nie będzie odgrywał najważniejszej roli w tej akcji liturgicznej. To paschał przyjmie tą centralną rolę w liturgii Wigilii Paschalnej. Wtedy następuje kluczowy moment, preconium paschale, czyli exultet. Diakon lub kapłan, stojąc po stronie lekcji, ale stojąc zwróconym ku paschałowi, śpiewa to właśnie preconium paschale, exultet. Jest to wyjątkowy śpiew w skali całego roku kościelnego, mający charakter niejako prefacji, czyli tego śpiewu, który rozpoczyna kanon, ale jest dużo dłuższy, dużo bardziej uroczysty i on wychwala paschał, który symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa, wychwala mękę Pana Jezusa, która przyniosła nam zbawienie. To w trakcie exultetu padają te słynne słowa: błogosławiona wina, która na takiego zasłużyła odkupiciela, którego takiego sprowadziła nam Zbawiciela. Po uroczystym odśpiewaniu exultetu następuje czas na 4 lekcje, 4 czytania ze Starego Testamentu, które zaczynają się dosłownie od stworzenia świata. W tym wyjątkowym momencie Kościół Święty chce nam opowiedzieć całą historię zbawienia. I tak zaczynamy od stworzenia świata w pierwszej, najdłuższej lekcji. Druga lekcja jest wyjęta z Księgi
wyjścia i opowiada o tym, jak to Bóg będzie prowadził Izraela poprzez tą kolumnę ognia i kolumnę dymu w trakcie dnia, kolumnę ognia w nocy i kolumnę dymu w trakcie dnia. Oznacza to oczywiście to, że Pan Bóg opiekuje się swoim ludem. Ta kolumna ognia jest również pewnym odniesieniem do paschału. No i jest to historia również o tym, jak Egipcjanie, którzy gonią Izraelitów, zostają zatopieni w morzu. To również jest oczywiście głęboko symboliczne. Bóg, który wybawia swój lud, który za nim podąża. Tutaj ten paschał, który również odnosi się właśnie do tej kolumny ognia. W trzeciej lekcji, która wyjęta jest z proroka Izajasza, słyszymy proroka, który pociesza ten lud, że ta reszta z tego pognębionego ludu w czasach proroka Izajasza, ten lud jest w niewoli, ale ta reszta, która wytrwa przy Panu, ona wróci do ziemi obiecanej, ona zostanie zbawiona, a więc to jest Bóg, który lituje się, który jest gotów przebaczyć również grzechy swojemu ludowi. W czwartej lekcji słyszymy Mojżesza, który wie, że ten lud wybrany po jego śmierci odstąpi od Pana. Mojżesz zdaje sobie z tego sprawę, jednak może właśnie dlatego zobowiązuje ten lud, żeby nawracał się do Pana, żeby czytał to prawo pańskie, żeby był gotów do niego powrócić. Następnie przechodzimy do pierwszej części Litanii do Wszystkich Świętych. To jest również wyjątkowy moment w liturgii. Litania do Wszystkich Świętych śpiewana jest tylko w największe uroczystości, w trakcie największych wydarzeń w Kościele. Ona jest niezwykle uroczysta, z wezwaniem raza, że wszystkich świętych, ale również z tymi licznymi prośbami o wybawienie, o uratowanie przez tą mękę Pana Jezusa, przez Jego życie i wybawienie od wszystkich trosk i problemów. Ta litania zostaje przerwana i w jej trakcie następuje również poświęcenie wody chrzcielnej. To poświęcenie nie odbywa się wszędzie, nie w każdej kaplicy bractwa takie poświęcenie będzie. W bractwie będzie to tylko w naszych przeoratach. Również jest to bardzo uroczysta część liturgii z wieloma śpiewami, z zanurzaniem paschału do tej wody chrzcielnej i wlewaniem weń olei świętych. Bardzo uroczysta i dosyć długa ceremonia. Po niej następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, co oczywiście jest pewnym śladem tego, że wcześniej w Wigilię Paschalną bardzo często udzielano chrztu świętego. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, oczywiście pasuje to idealnie do liturgii Wigilii Paschalnej, przejście ze śmierci do życia. Tutaj wspomnienie naszego chrztu, czyli właśnie tego przejścia ze śmierci do życia, przejście niejako przez to Morze Czerwone, kiedy to Izraelici zostają wyrwani z niewoli. I tutaj odnowienie tych przyrzeczeń, czyli teraz już, gdy jesteśmy ludźmi świadomymi, potwierdzamy te przyrzeczenia, które wcześniej zostały złożone w naszym imieniu przez naszych rodziców chrzestnych. Potem następuje kolejna część, zakończenie litanii do wszystkich świętych po odnowieniu tych przyrzeczeń chrzcielnych i po zakończeniu tej litanii kapłan wraz z ministrantami wychodzi. W tym momencie ołtarz zostaje przygotowany już do uroczystej celebracji, do świętowania. Zostaje ozdobiony, przygotowany do uroczystej mszy świętej, która jest tą mszą Wigilii Paschalnej, mszą nocną, która już nosi oczywiście znamiona tego zmartwychwstania. Jest radosna, kapłan uroczyście odśpiewuje Alleluja i już cała msza też jest pełna tego śpiewu Alleluja, pełna tej radości. Ona w trakcie ma kilka takich nietypowych elementów. Przede wszystkim na jej zakończenie pojawia się laudes, czyli część modlitwy brewiarzowej, kapłańskiej modlitwy brewiarzowej. I tak po komunii pojawia się kantyk Zachariasza, czyli Benedyktus wraz z jego antyfoną. Pojawia się okadzenie ołtarza, tak jak na uroczystych nieszporach, analogicznie tutaj jakby to jest uroczyste odśpiewywanie laudesów z kapłańskiego brewiarza, jest to właśnie podobne do uroczystego odśpiewania nieszporów.
I po tym okadzeniu ołtarza, po powtórzeniu tej antyfony na Benedictus, jest oracja, która jest jednocześnie po komunią z mszy świętej. Kapłan odśpiewuje po raz pierwszy po Wielkim Poście to uroczyste i ta misa jest połączona również z Allelują. I ten okres cały Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczyna się oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, to jest ten szczególny czas, w którym nie o to chodzi, żeby teraz sobie odpuścić, a no bo był Wielki Post, no to teraz należy sobie poucztować. Oczywiście, że należy świętować, ale pamiętajmy o tym, że należy świętować przede wszystkim właśnie to, co się wydarzyło, czyli zmartwychwstanie Pana Jezusa, przejście ze śmierci do życia. Nasze przejście ze śmierci grzechu do życia w łasce uświęcającej, do życia z Panem Bogiem, co również ma być zapowiedzią naszego przejścia w momencie naszej śmierci do życia wiecznego. Po to Pan Jezus to wszystko wycierpiał, po to Jego wcielenie, po to wszystko było, abyśmy my osobiście mogli z naszej śmierci, tej naturalnej śmierci, przejść do żywota wiecznego, do wiecznego radowania się tą szczęśliwością Trójcy Przenajświętszej. I tego sobie w tym czasie życzmy i tak żyjmy, żeby faktycznie być tego godnym na tyle, na ile to możliwe, bo człowiek oczywiście godnym tego być zasadniczo nie może. Musi być obdarzony tą łaską uświęcającą, czyli uczestnictwem w boskiej naturze przez zjednoczenie z Panem naszym Jezusem Chrystusem. A więc szczególnie właśnie dzisiaj, gdy zbieramy się do obchodów tej Wigilii Paschalnej, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.